Domowa pizza. Bez drożdży, więc zobaczymy, co to będzie. Wygląda wyśmienicie. Dobra, jedziemy do makro. Pokażę wam fajne sprzęty. Piękna pogoda. W sumie jak już na podwórku jestem, to pokażę wam tutaj zmiany. Patrzcie na to, nie ma w ogóle żadnych kamieni. Nie ma tutaj nic. Nie ma tutaj krzaków, które były. Wszystko powędrowało tutaj pod mur. Ta jedna palma, która tutaj była w rogu, było jej aż tak dużo, że wystarczyło tutaj na cały płot, tylko nie wiem, czy się przyjmie, bo bardzo dużo liści zżółkło, zbrązowiało po tej przesadce. Pewnie dużo korzeni zostało uszkodzonych i no nie wiem, ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zdechnie całkowicie, bo szkoda by było tyle pracy i poszłoby to na marne, to nie byłoby fajnie. Tutaj wam jeszcze coś pokażę, co będziemy wieszać na murze. Taki obraz jeden. On powędruje tutaj na tą ścianę. Tutaj kupiliśmy jeszcze jeden, drugi. Taki o. On powędruje tutaj na ścianę. Tutaj o. I jeszcze w sumie taki jeden trzeci w domu, co będzie, ale to już innym razem. Jeszcze tu wam bramę pokażę. Tyle pracy było włożone w bramę, żeby ją dobrze zabezpieczyć, pomalować, a na koniec i tak na całej tutaj płaszczyźnie wylądowała sztuczna trawa, żeby nie było widać, co się tam na zewnątrz dzieje, a bardziej, żeby nie było widać, co się tutaj w środku dzieje. Więc dużo zmian u nas, bardzo dużo zmian. O, a to jest kwiatek z kaojaj. Kupiony w Kaojaj i tutaj sobie wisi na wejściu. Polecam wam, jak będziecie w Tajlandii, żeby do Kaojaj się wybrać tam w ogóle na te tereny, żeby sobie tam pochodzić, gdzieś coś pojeździć, bo są przepiękne i warto się tam wybrać. Polecam Narodowy Park Tajlandii Kaojaj. Najgorsze jest tylko to, że teraz trzeba wsiąść do samochodu. Wyobrażacie sobie, jak gorąco jest w środku, kiedy na dworze jest ponad 30 stopni i świeci słońce w samochód. Naprawdę jest bardzo gorąco, przynajmniej tutaj w Tajlandii, ale w Polsce też tak zawsze było na wakacjach. Najpierw trzeba go zapalić, włączyć klimę na maksa, chwilę poczekać, niech się wywietrzy i dopiero można za chwilę wsiadać do środka. Tutaj, słuchajcie, w Tajlandii, żebyście wiedzieli, że jak sobie kupicie na przykład jakiś dom, czy jakieś kondominium, to musicie wiedzieć, że sami za bardzo nic nie możecie robić. I tak jak tutaj widzicie teraz, tutaj przyjechał pan czy pani, nie wiadomo, nie wiem, kto tam, nieważne. Przed chwilą widziałem, że mieli jakąś kosiarkę, jakieś tam sprzęty takie do koszenia trawy i do drzewek, do żywopłotu i tak dalej. I słuchajcie, jeśli macie taki dom na przykład, to musicie wiedzieć, że nie możecie w tym domu praktycznie sami nic nie możecie robić. Czyli nie możecie na przykład kosić trawy, nie możecie sobie tam za bardzo tak przycinać drzewek, nie możecie malować tego domu z zewnątrz. Tam w środku, jak was nikt nie widzi, to spoko, ale na zewnątrz to nie za bardzo. No i naprawdę ogólnie to no nic nie możecie, nie wiem, z dachu sobie sami reperować, nic. Do wszystkiego trzeba wzywać fachowców, bo jest to podciągane pod zabieranie tają pracy, a w Tajlandii pracować nie możecie. Żaden obcokrajowiec tak normalnie, bez pozwolenia, bez uzyskania work permit, pracować w Tajlandii nie może. A nawet są niektóre zawody, które są tylko dla Tajów i obcokrajowcy nawet z pozwoleniem nie mogą pracować. Więc prawo tutaj jest dość surowe, jeśli chodzi o pracę. Ja na przykład, nie wiem, nie kupowałem sobie jakiejś kosiarki, bo tak naprawdę nie mógłbym nawet kosić tej trawy na podwórku. Bo gdyby ktoś zobaczył, to mógłby gdzieś mnie podkablować do jakiegoś urzędu imigracyjnego, że słuchajcie, tam jest jakiś obcokrajowiec, on tam sobie kosi trawę, on tam maluje coś, reperuje, pracuje w Tajlandii, bo skąd ktoś będzie wiedział, czy to pracujecie, jakby robicie to u siebie w domu, czy może pojechaliście do pracy i robicie jakąś fuszkę u jakiegoś znajomego i po prostu może to zostać pod to podciągnięte. No i urząd imigracyjny po prostu stwierdzi, że pracowaliście na czarno i jest to nielegalne i możecie nawet dostać deportację z kraju lub naprawdę wysoki mandat. Więc jeśli chcecie coś robić, to zawsze musicie wziąć ekipę Tajów, którzy po prostu to wszystko zrobią.
No i to, żebyście wiedzieli, bo myślę, że mało osób o tym mówi i mało osób jest świadomych, więc to jest naprawdę ważne. Jestem już makro. Makro dosyć dużą przemianę tutaj przeszło. Trochę się pozmieniało. Tam nawet zrobili jakąś kuchnię, taką chińską. Zaraz tam podejdę bliżej. No dużo się pozmieniało. Dołożyli tutaj do sklepu nawet elektronikę typu telewizory, typu jakieś tam inne rzeczy, więc wcześniej tutaj tego w ogóle nie było. Już nie pamiętam nawet, co tutaj było, czy jakieś... Kurde, nie pamiętam już, co tu było, ale ogólnie tego sprzętu tutaj w ogóle nie było. A teraz właśnie ponakładali jakichś takich sprzętów do gotowania. Tutaj chyba jest ryżowar taki, jak to tak mówię na to, ja nie wiem, czy to tak się nazywa, czy jak to się nazywa. Tutaj też pełno mikrofalówki, jakieś inne sprzęty, lodówki nawet w makro teraz są do kupienia, gdzie wcześniej tego nie było. Piecyki. I tutaj właśnie za chwilę, o tutaj już są te kuchenki i gazówki, po którą ja tu w ogóle przyjechałem. I słuchajcie, tutaj też jeszcze można sobie kupić taką osobną pod prąd, normalnie na podłączaną do prądu, do gniazdka, kuchenkę, która myślę też będzie dużo mocniejsza niż ta, którą mamy w domu, bo widzę, że tutaj są właśnie i fry, i stir fry pod przygotowanie odpowiednich dań tajskich, to są odpowiednie tutaj temperatury, więc 280 stopni, więc myślę, że taka nawet kuchenka dałaby radę i kosztuje 100 zł tylko, więc nie jest to jakaś wygórowana cena. Tutaj zaczynają się właśnie te gazówki, o którą właśnie przyjechałem, taką przenośną. O kurde, tu doszedł jeszcze jakiś sprzęt, ostatnio go nie widziałem. No to ciekawe, co to tak... O Jezus Maria. Co to jest? Ciekawe, jaka... co to jest? 2000, ta kosztuje 2000. A tą, co właśnie ja chciałem kupić, tą zieloną, też kurde kosztuje 2000, ale to jest taki ciężki, porządny sprzęt. A ta za 1000, nie, ta za 700 batów, czyli jakieś 80 zł, to taka lżejsza, taki mapalnik. I słuchajcie, o co tu chodzi? Tu się wkłada butlę, tą taką małą, okrągłą. I normalnie na takie małe te butle są te gazówki, że nie trzeba dłużej butli podłączać, nie trzeba żadnych, wiecie, węży, niczego, tylko bezpośrednio tu się wpina taką, czekajcie, gdzieś tu na pewno będzie można zobaczyć. Wpina się bezpośrednio o takie coś i się gotuje. No i właśnie, ja tylko mam dylemat właśnie, które są lepsze, czy z jakimiś takimi palnikami jak ta, no ale z racji, że jest 3 razy droższa, no to domyślam się, że chyba ze względu właśnie na ten palnik, ta też jest droga, czarna i też ma taki właśnie palnik, to jest chyba ta sama, tak, to jest ta sama, tylko że czarna. O właśnie, to teraz by tylko trzeba było się zastanowić, którą, a to może w takim razie wezmę tą czarną. U nas w sumie w kuchni też blat jest czarny, więc jakby się coś chciało w domu robić, to chyba ta czarna by pasowała lepiej. Ale ta zielona też jest spoko i chodzi mi o to, że jeszcze gdzieś można jechać w teren i z taką gazóweczkę sobie zabrać i gdzieś tam gotować po prostu poza domem. Zastanawiam się tylko jeszcze, co to za sprzęt jest. A, to jest taki grill chyba jakiś. Patrzcie, bo tutaj się normalnie mięso kładzie i się grilluje. A, to też fajne. Ciekawe, nie było tego ostatnio, jak nam się tu makro pozmieniało w Tajlandii, w Pattaji. O, odkurzacze nawet są do kupienia w makro. Dobra, ja muszę się zastanowić, którą tą kuchenkę bym chciał. Dajcie znać w komentarzach, która wam się bardziej podoba, zielona czy czarna. Co oni tutaj ciekawego mają? Jakieś łososie, ryby z ryżem, albo raczej takie z sezamem, jakieś, nie wiem, co tutaj jest. Tutaj też chyba jakieś ryby marynowane, tutaj surowe ryby, a nawet tylko głowy, pewnie żeby chyba zupę zrobić z takiej ryby. To są dania gotowe, tam widziałem zamrażarki, można coś kupić. Tutaj też jakieś chyba ryby z ryżem. Sushi. Sporo ludzi, sporo zainteresowanych. Tam w ogóle z przodu też makro dużo rzeczy się zmieniło, bo mięsa zrobili po lewej stronie, a wcześniej były po lewej i po prawej, a po prawej zrobili taki duży monopolowy, gdzie wcześniej też był tylko taki malutki ten monopolowy dział, gdzie tylko się wchodziło, coś tam parę rzeczy tylko było, a teraz na całej ścianie, tam na czarnym tle
zrobili taki wielki, ogromny, monopolowy, bardzo duży wybór wszystkiego. I tutaj teraz mięsa są po lewej stronie tylko. I standardowo bardzo dużo ludzi, ale mięso ogólnie w Tajlandii drogie nie jest. Czy to piersi, czy to coś ze świnki, no to ceny są całkiem spoko. Ostatnio smażyłem na grillu takie żeberka i troszeczkę je za mocno przyjarałem. Idę jeszcze tylko po jabłka. Kuchenkę w końcu wziąłem tą większą o mocy 3-3 KW czarną, więc zobaczymy, jak się sprawdzi w domu i jak długo będą wytrzymywać te takie naboje. One są bardzo tanie ogólnie. Nie pamiętam teraz, ile za 3 się płaci, bo to też co sklep, to inna cena. No i zobaczymy, jak się po prostu będzie sprawdzać. A ostatnio, wczoraj właśnie dowiedziałem się, że ostatnio kupiłem już odpowiednią sól na tą rybę, którą robiłem ostatnio na grillu. To teraz kupiłem odpowiednią sól i powiem wam hit, że dowiedziałem się, że w tych rybach... Oj, dziecko jakieś krzyczy. Nie wolno ściągać łusek. Jak się właśnie chce, żeby ta sól się trzymała, to nie wolno ściągać łusek z ryby. I ja ostatnio się cieszyłem, że pan tam właśnie mi ją tutaj ołuskował, oczyścił. A to właśnie cały widz w tym, że ryba ma mieć łuski i nie ma być oczyszczona. Tutaj jeszcze żywe pływają. Można sobie takiego świeżaczka zakupić prosto z akwarium. Oj, tutaj co niektóre trochę śnięte. Krewetki, o, Dorota chciała krewetki. Kurczę, ale raczej mrożone niż takie żywe chyba. Krewetki kosztują 25, trochę więcej, może 26-27 zł za kilogram. Takich, można powiedzieć, żywych krewetek. No nie żywych, ale takich nie mrożonych. O to mi chodziło. O, tutaj są jakieś inne po 325 batów. Tam odmiana Tiger kosztuje aż 1069 batów. I tutaj jeszcze jakieś takie niebieskie po 400 batów za kilo, więc jakieś prawie 50 zł za kilo. A tego mięsa tam w środku za dużo nie ma. Tutaj są jakieś takie paczki. Nie wiem, ile ta paczka kosztuje, bo tu są... A, za bak. 400 batów. 50 zł za taką paczkę krewetek. Ile ich tam jest? Nie wiem. No coś pewnie koło kilograma, tylko że już fajnie zapakowane. Nie trzeba ładować. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z zakupu czarnej gazówki, takiej małej. Podłączyłem do niej butlę gazową, taką malutką. No ona tutaj jest dosłownie tylko tak na magnes wpinana. Fajna taka mała, przynajmniej bezpiecznie. I tylko pstryk i gaz się pali. No ładny ten gaz, bardzo mi się podoba i jest bardzo duży. Jak przed chwilą smażyły się te frytki, to naprawdę kuchenka miała moc. Przynajmniej jak na takie małe urządzenie, to naprawdę wystarczające. Frytki zrobiły się bardzo dobrze, usmażyły się naprawdę perfekt i bardzo szybko, tylko jedyny minus, daje to bardzo dużo ciepła. Tutaj w Tajlandii to chyba trzeba będzie to wynosić na dwór i na dworze smażyć, bo w domu będzie można się ugotować. No bardzo fajna kuchenka, bardzo prosta w użyciu, a zaraz będę wypalał jeszcze na niej woka, bo jeszcze kupiłem taki wok do robienia tutaj tajskich potraw, tylko jego trzeba najpierw odpowiednio przygotować. Żelazny wok, trzeba go dać około tam, nie wiem, 10 minut czy ileś na dużym ogniu, ma się trochę tak przypalić. Później go trzeba posmarować olejem, żeby się wytworzyła taka specjalna powłoka naturalna, żeby nie przywierały tutaj do tego woka nic, co się na nim smaży. No i muszę go przygotować. Jeszcze taka łopatka była w zestawie i było to bardzo tanie, bo kosztowało 22 czy tam 3 zł. Więc muszę go przygotować. I będziemy robić mega tajskie stir fry potrawy na gazówce, na dużym ogniu i na takiej patelni eleganckiej, tylko najpierw trzeba ją przygotować. O panie, co tu się dzieje? Patrzcie na to. Opalanie. Wychodzi tutaj coś dziwnego. Powiem wam, że właśnie wychodzi teraz ta powłoka cała. On się ma cały tak właśnie podobno wypalić ten wok i właśnie dopiero później będzie gotowy właśnie do użytku, ale ja się nie spodziewałem, że to będzie taki efekt i bardzo dobrze, że ja to mogę zrobić na dworze, bo przecież to się dymi i by tak śmierdziało w domu, że masakra. A tak, to tutaj gazóweczka spełnia swoją rolę elegancko, ale pięknie się to
patrzcie się, jak się tutaj ładnie oczyścił ten wok. Tutaj taka powłoka jakaś, taka pierwsza. I przecież jak ja bym tu na tym coś postawił, żeby tu coś zrobić do jedzenia, to by była masakra. A tutaj teraz takie czyste żelazo. Ta farba, to wszystko musi zejść. I trzeba to będzie posmarować z 2-3 razy olejem. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie mi to opalanie i jak to później się na tym będzie smażyć. Patrzcie na to, jak to schodzi normalnie w oczach. Powiem wam, że mega się to wypaliło. Cały wok jest czyściutki. Tu mam teraz pędzelek i olej. Cholera, tylko jedną ręką to tu nachlapiemy. Mateusz, nie tak. To powinieneś zrobić. Powinieneś odłożyć teraz tą kamerę i nasmarować wok, który jest już idealnie przygotowany do tego, żeby ładnie go tu posmarować. Rozprowadzić cienką warstwę oleju. O, pięknie się to, powiem wam, robi. Wok cały robi się taki tłuściutki, ale pięknie przylega. Olej do niego nie jest za mocno tłusty. Zaraz będziemy go znowu opalać. Nie będziemy dawać za dużo tego oleju. Powiem wam, że bardzo szybko się nagrzewa i bardzo szybko studzi, co jestem w szoku, bo normalna patelnia tak nie byłoby tak z normalną patelnią, więc chyba właśnie tak to ma być, tak to ma wyglądać, że on tak właśnie ma się zachowywać, czyli bardzo szybko nagrzewać i bardzo szybko studzić, kiedy trzeba. Pięknie go nasmarowałem, cieniutka warstwa oleju, no jedno zamoczenie pędzla widzę chyba wystarczyło, bo cały go wysmarowałem, ale ściemniał, ale właśnie tak powinno to chyba być właśnie, że on chyba tak właśnie powinien ściemnieć po tym nasmarowaniu. No i znowu wypalanko, tylko teraz już na mniejszym ogniu, damy mniejszy trochę ogień i znowu z 10 minut będziemy go wypalać, żeby się stała ta powłoka jakaś, która ma się stać. Później całkowicie go schłodzić, ale to będzie szybko. O, już zaczyna się lekko dymić, ale to właśnie tak ma wyglądać. Ogień możemy jeszcze może troszkę zmniejszyć, chociaż sam nie wiem. Później całkowicie go schłodzę, później znowu go podgrzeję, posmaruję i znowu na ogień. Całkowicie schłodzę, podgrzeję, posmaruję, znowu na ogień, żeby się wypalił i tak łącznie 3 razy. No i myślę, że będzie idealnie przygotowany do tego, żeby fajne dania tutaj na nim powstały. Trzymajcie kciuki.